Hejka moi kochani widzowie, z tej strony Pia, a to jest malutka łobuziara, która będzie nagrywała dzisiaj ze mną. A gramy sobie w Star Stable, któremu bardzo dziękuję za płatną współpracę. A ja się z wami witam w mojej uroczej stajni z moimi konikami. Star Stable to jest gra na komputer, a to jest drugi film u mnie na kanale. I jeżeli chcecie sobie zagrać, to zapraszam, bo gra jest do 5 levelu darmowa. Możecie sobie sprawdzić, czy Wam się spodoba. Wchodzicie na przykład na link pod moim filmem. Pod tym też ten link będzie się znajdował. I tworzycie sobie postać, tworzycie sobie konia. Możecie wybrać fajne fryzurki, możecie wybrać fajne umaszczenie konia. A potem na przykład go wymienić w grze na innego, tak jak ja zrobiłam. Ale nie będę Wam od początku wszystkiego opowiadać, tylko już się zabieramy do gry, ale jeśli jesteście ciekawi moich początków, to oczywiście zapraszam Was do filmu pierwszego, a tutaj będzie się naprawdę dużo działo. Mam zamiar odkryć kolejny obszar właśnie w tej grze, którego jeszcze nie odkryłam, bo trzeba mieć 5 level, żeby dostać te zadanka i właśnie ostatnio grając na streamie z widzami, udało mi się ten 5 level wbić. Ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście trzeba zadbać o moje konie, a super bogatym posiadaczem koni to ja jeszcze nie jestem. Mam dwa koniki i pierwszy z nich to jest właśnie Potato Unicorn. To jest pierwszy konik, którego stworzyliśmy na samym początku przy tworzeniu gry. Oczywiście trzeba się również nim zająć. A to jest mój ulubiony koń Sea Lady z tego powodu, że jest bardzo szybka i ja uwielbiam na niej jeździć. Właśnie wyjechałam sobie ze stajni i zobaczcie, jaki wielki jest róg, ile tutaj jest w ogóle ludzi. Tutaj pojawiła się nowa postać John, który proponuje mi, żebym ulepszyła stajnię. I szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie interesuje, bo na razie mam tylko dwa konie i dzisiaj planuję kupić kolejnego konia. Zobaczymy, czy nam się uda. Ale przede wszystkim chciałabym zmienić fryzurę, ponieważ mam te dwa warkoczyki i przyznam szczerze, że trochę się mi znudziły, a są tu na serio fajne fryzury i widzę, że ktoś ma zarąbistego konia. Jezu, jaki ten koń jest mroczny. Ale sami zresztą zobaczycie, jak się zarejestrujecie i przy okazji, jeżeli zrobicie to z mojego linka, dostaniecie aż tydzień Star Ridera za darmo, czyli takie konto premium inaczej. I ja po prostu jestem zauroczona stylówką tej dziewczyny obok. Ona ma idealną stylówkę. Zielona czapka, czarny golfik, kurde. A my właśnie robimy tutaj wyścig, tak jakby taki wyścig, jakby trening dnia, gdzie możemy potrenować trochę z naszym koniem. Szybko, morska pani, dajesz radę, mam nadzieję, że pobijemy swój rekord. Już jestem prawie przy mecie i niektórzy tak szybko jeżdżą na tych koniach, a ja mam wrażenie, że mój koń to nie ma formy dzisiaj i coś tak bardzo, bardzo, bardzo wolno jedzie, ale no dobra, zobaczymy, może później się ogarnie i rzeczywiście potrzebuje rozgrzewki. Czy to będzie nasz rekord? Nie wiem, uwaga, zobaczmy. Twój czas 55. Osobisty rekord, kurde, sekunda mi brakowała, aby pobić swój rekord. O, dostaliśmy pieniążki. Ja bardzo się cieszę, bo przydadzą się nam pieniądze na fryzjera. Kochani, biorę udział w kolejnym treningu, bo trzeba się przecież rozgrzać, a ja coś dzisiaj nie mam formy i jakoś tak krzywo jadę. Trudno mi się skręca, a nic nie piłam, także przyda się na pewno ten trening przed tym, jak ruszymy w prawdziwą przygodę. O kurde, no właśnie, zwaliłam jedną przeszkodę, ty, ale lipa. Trochę siara. O matko, nie nakręcę! Dobra, powiedzmy, nie? Kochani, tak jak mówiłam, coś mój koń się czuje dzisiaj źle. I może dlatego, że jest głodny, bo w sumie go nie karmiłam, nie? Dobra, jadę kupić jakieś sianko, jakąś marchewkę czy cokolwiek i dam temu konikowi. W ekwipunku mam marchewkę, więc dajemy. Ale wielka ta marchewa, kurde, marchewa gigant. Dobra, o, trochę się zwiększyło, słuchajcie, tutaj nastrój konika, PD konia. Trochę się zwiększyło, damy jeszcze sianko. Ej, słuchajcie, to jest niesamowite, tutaj się dzieje coś dziwnego. Co tu się dzieje? Ej, ja nie mam pojęcia, to są w ogóle jakieś dziwne postacie, które tańczą jakiś taniec i jedna z tych postaci ma maskę. Ej, nie wiem, o co chodzi, nie, ale to wygląda... To wygląda to niesamowicie, chciałabym z nimi potańczyć. Nie wiem, co one brały, ale też to chcę. Odwiedziliśmy Tomasa i teraz zobaczymy, co tu się stało, bo mówi nam, że zakapturzony jeździec po prostu przyszedł i zabrał moje oryginalne dokumenty. Jedź za nim, dobrze? Jest tam przy bramie, pospiesz się szybko, złap go. Dobra, i super by było, gdybym ja była dobra w nawigacji. Ja nie wiem, gdzie jest konkretna brama, przy której bramie mam tyle pytań. Aha, dobra, uwaga, mamy jakiegoś zooma na tego jeźdźca. Ach, jest tam i ma czerwone ubranie. Wygląda tajemniczo. Czy to będzie jakiś przystojniak, jakiś fajny chłopak?
z którym się zaprzyjaźnimy i narodzi się miłość. Patrzcie, jak ja zakręt zrywam. Ty, ja zaraz jadę do głonie. Kurde, szkoda, że wcześniej tego konia nie kupiłam. No mam! Już go dogoniłam! Już? Tak szybko? Błagam was, kochani. Bułka z masłem! Mam prawdziwy talent. Dobra robota, postaram się tym razem lepiej ukryć dokumenty. Ja nie wiem, skąd on ci zabrał te dokumenty. Nie wiem, czy ty się do domu wkradł? Przepraszam, było coś dziwnego z tym koniem. Co? Jak duch mówisz? Nie mogę uwierzyć. To wszystko dzieje się tak szybko. To był na pewno normalny koń z wyjątkowo paskudnym właścicielem. Nie wiem, wiecie co? Ten koń znikł, ale myślałam, że to mnie tu nie dziwi, widząc to, co się stało w cyrku. Tomasz prosi nas, żebyśmy pojechali do ratusza. Dotarcie do ratusza to żaden problem. Jedź tą drogą na północ, a potem kieruj się w stronę zamku Srebrnej Polany. To bardzo cenny, historyczny budynek. Proszę, dokumenty, nie zgub ich. Super, nie? Dobra, i tutaj znowu pytanie za 100 punktów. Jak tam dojechać? To jest chyba ten zamek. I bardzo się cieszę, czyżbyśmy odkryli jakąś nową lokację w Star Stable, w której jeszcze nie byłam. Jaram się, jak nie wiem, i jedziemy w tamtym kierunku. Miasteczko Srebrnej Polany, to tutaj. Nigdy tędy nie jechałam, w sensie, tak wiecie, żeby tam dojechać do jakiegoś miasteczka. Więc bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać. I to tu! Ja wcześniej tu nie byłam, bo nie mogłam tu wjechać, ale super nowa miejscówka! Ej, ten zamek wygląda zacnie. Byłam w maju w górach, w Nidzicy i tam był też zamek, który zwiedzałam i tam był tak jakby hotel, mogłeś sobie wynająć pokoje. I tam był taki klimacik i ja sobie tak pomyślałam, że ja bym chciała przenocować w takim hotelu na przykład na weekend, żeby poczuć się jak prawdziwa księżniczka królowa, ale z drugiej strony w nocy w takich miejscach musi być strasznie, a ja mam bardzo bujną wyobraźnię, dlatego nie wiem, czy to by był najlepszy pomysł, ale jak ktoś z was by ze mną zanocował w takim zamczysku, to byłoby mi na pewno raźniej. Kto chętny, piszcie w komentarzach. Ja w ogóle nie wiem, gdzie ja zjechałam, obok jakiegoś różowego domku i tu jest krawiec. Ej, nie wiem, czy możemy coś od niego kupić? Nie, chyba jeszcze nie. Krawiec wygląda jak informatyk swoją drogą. Jeszcze te zęby takie będą przednie. Dobra, lecę gdzieś do ratusza, tak? Na pewno znajdę, na pewno poznam. A ja potem w stronę zamku pójdę i zobaczę. Czekajcie, on mówił, że to jest taki stary budynek. O, dobra, już wiadomo, biały, nie? Ratusz zawsze musi być biały. Ej, tu są jakieś sklepy. Ej, dlaczego wszyscy wyglądają tutaj jakiś Harold, jak informatycy i mają takie zęby? Halo? Może wszyscy mają tego samego ojca? Dobra, idziemy, tam chyba czeka na nas prezydent miasta w garniaku, kurde się wystroił. Dzień dobra. A radny, co my tu mamy, młoda damo? Dokumenty właściciela pana Morland? Rozumiem, umieszczę je w bezpiecznym miejscu. Witaj, chcesz założyć własny klub jeździecki? Nie, nie chcę założyć klubu jeździeckiego, bo już mamy klub ptaszyn, którym zarządzają moi widzowie, bo ja totalnie się na tym nie znam, ale jak chcecie, możecie dołączyć, zapraszam. I możecie mnie zapraszać do znajomych ogólnie w Star Stable. Ja nazywam się tutaj Pari Pure Luck. Ej, tu jest jakaś farma. Ej, tam są konie na sprzedaż. Musimy kupić konika tutaj. Ej, ja widzę. Dobra, ten koń, zakochałam się w nim, okej? Okay? Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś drogi. Schodzę. Ten koń na maksa mi się podoba, ale trzeba mieć poziom 12. Ja zapomniałam, że jestem jeszcze lamusem w tej grze i mam dopiero poziom 5. Kochani, mam Jorwik gorąco krwisty. Ten koń jest bardzo zwinny, posłuszny i ma dosyć sporo siły. Kupuję go i teraz mogę go nazwać, ale się cieszę. Zaraz wybiorę dla niego jakieś imię. Big Ghost, kochani, duży duch. Idealnie do niego pasuje właśnie to, co pomyślałam od razu, że ma takie świetne umaszczenie, takie jakby, nie wiem, właśnie jak zjawa, takie siwo-białe. Powodzenia z nowym koniem, dzięki bardzo. I musimy iść do stajni, żeby tego konia sobie po prostu wyjąć, tak jakby z tej stajni i zacząć na nim jeździć. Przy okazji Sea Lady odpocznie. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ta miejscówka, dlatego, że jest niesamowicie kolorowa. Te domki są kolorowe,
kolorowe i ja bym chciała tak, żeby było u nas, w sensie w Polsce, żeby były takie kolorowe domy, bo zazwyczaj ludzie boją się takich odważnych kolorów i one są takie stonowane, a tutaj jest naprawdę kolorowo i świetnie. I od razu dużo tutaj osób mieszkających ma do mnie jakąś sprawę, że mogę tam coś dla nich zrobić, im w czymś pomóc, czy coś takiego, ale ja się z tym jeszcze wstrzymam, właśnie z racji tego, że chcę najpierw sobie wypróbować konia i wracamy, tylko muszę oczywiście sobie kliknąć na mapę, bo ja mam rozpoznanie w terenie na punkcie zero. Gdybyście gdziekolwiek się ze mną wybrali i to ja miałabym decydować o wyprawie, to z całą pewnością byśmy się zgubili przynajmniej raz. Jadę w stronę zamku, bo mówiłam o tym przed chwilą, że chciałabym obczaić ten zamek, więc zobaczymy, czy da się tam wjechać. Pewnie nie, no bo wiadomo, że tam plebsu nie wpuszczają mnie, ale dobra, zobaczymy. Ej, tutaj stoją jakieś dziewczyny przed tym zamkiem. Co to za zgromadzenie? Ja też takie chcę! One mają jakieś zarąbiste, takie wiecie... Nie, ta jedna ma jakąś trupa bluzkę na Halloween idealnie i maskę. Nie ma, gdzie kupiłeś sobie takie fajne ubrania. Global. Halloween, dokładnie. Dziewczyny mi powiedziały, gdzie kupiły ubrania. Bardzo miłe. Pozdrawiam was, dziewczyny, jeżeli jakimś tam oglądacie ten film. No i co? I tutaj nie można wejść z kłódka, czyli nie. Nie, nie mogę tutaj wejść. No dobra. Jest tutaj Big Ghost. Jak zarąbiście wygląda, mega mi się podoba ten koń, to jest najpiękniejszy koń na świecie, nastrój ma wspaniały, także bardzo się cieszę. Dobra, nie mogę się doczekać, kiedy na niego wsiądę. Halo, 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 dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście musimy najpierw się z nim powitać, żeby nas pokochał, tak jak my go od razu pokochaliśmy, bo ja się naprawdę w nim zakochałam od pierwszego wejrzenia. Jedziemy na oklep, jesteśmy hardkorem i słuchajcie, uważam, że ten koń genialnie do nas pasuje, ale no trzeba się wybrać na zakupy, to co dziewczyny lubią najbardziej. Kochani, można zobaczyć coraz więcej przebrań, coraz więcej outfitów. Tutaj na przykład jakiś koń ma rogi ubrane i wygląda zarąbiście w tych rogach, tak strasznie drapieżnie, no to jest po prostu super. Kochani, mam super pomysł, jedziemy do Fortu Pinta, czyli do takiego dużego miasteczka, które odkryliśmy za pierwszym razem, jak grałam w Star Stable i tam ubiorę się tak totalnie na biało, żeby pasować do naszego dużego ducha i też spróbuję mu jakieś fajne halloweenowe wdzianko ogarnąć i będziemy wyglądali tak epicko. Ej, swoją drogą tutaj, w tym miejscu, są jakieś tajemnicze drzwi, jakieś tajemnicze wrota. Nikt nie wie, o co z nimi chodzi i co tutaj się dzieje, ale to mi przypomina jakieś eksperymenty. I wiecie co? Przypomina mi to w Simsach Stranger Wheel, taki dodatek, gdzie pod ziemią był wielki potwór matka. I jestem ciekawa, czy to też będzie jakiś potwór, czy może coś fajnego, ale tam słuchajcie jakieś dźwięki, coś tam się dzieje. Jak myślicie? Co to może być? Napiszcie mi w komentarzu, co pierwsze przyszło wam do głowy, jak zobaczyliście właśnie te drzwi. Czy to jak wygraliście, czy to podczas mojej rozgrywki. Jesteśmy w Forcie Pinta! O nie! O nie! To wszystko przez ciebie! Ej, jak to przeżyliście? Ej, jakoś to przeżyłam! Uff! To wszystko przez łobuziarę, bo mi tutaj łazi mi spadała z ręki i tak mówię, ty, zaraz mi spadnie. Przystanek pierwszy, zaprzyjaźniony fryzjer. Właśnie tutaj zrobiłam tą ostatnią fryzurę i jestem z niej zadowolona. Fajnie wygląda, ale myślę, że możemy zeszaleć, zwłaszcza, że jest Halloween, no to przydałby się jakiś nowy kolor włosów, nie? To wy na to, żeby pofarbować się na biało. Tak, zrobi sobie taką długą, białą fryzurę i ona jest dosyć droga, ale nie jestem zdecydowana, bo fryzur jest naprawdę dużo, jest duży wybór, ale powiem wam, że chyba rzeczywiście te białe włosy będą nam pasowały i mi się podobają długie włosy, bo ja uwielbiam takie długie, więc kupuję, trudno, nie? Ja wszystko wydam i zupełnie inaczej wyglądamy, zupełnie... Ej, czekajcie, ta fryzura jest akurat z tyłu, za nami, to jest fryzura z plakatu, ale nie widziałam żadnej innej postaci z taką fryzurą. Możemy sobie też zrobić mroczny make-up i ten fioletowy wygląda super, będzie pasował do naszego konia, więc tak, kupuję go. O, naprawdę świetnie wygląda, pasujemy do siebie, jak fajnie, kiedy jeździec pasuje do konia. Dobrze, moi kochani, ja wam chcę pokazać, jak super wyglądamy z Ghostem i z takich przedmiotów halloweenowych, to udało mi się tylko dorwać taką opaskę w czaszki, jak możecie zobaczyć i ona wygląda fajnie, ale zobaczcie za to, jak
fajnie teraz wyglądam. Zobaczcie, jak nasza postać super wygląda na biało. Białe włosy, czarny makijaż. Idealnie pasujemy do naszego dużego ducha. I nawet gdy jeździłam po sklepach, to kilka osób się tak zatrzymywało i obczajało, jak wyglądamy, co było naprawdę bardzo miłe. Najlepsze jest to, że gdziekolwiek pojadę, to jest jakaś nowa miejscówka teraz. I naprawdę ta mapa jest ogromna. A zobaczcie, ile jeszcze nie odkryłam, bo to wszystko jest nieodkryte. Tam są jakieś zimowe tereny, także tego się zupełnie nie spodziewałam. I zachęcam Was, żebyście sobie spróbowali zagrać w Star Stable. Może to będzie Wasza ulubiona gra. Wejdźcie sobie na mój link podany w opisie i załóżcie konto, słuchajcie swojego konika i sprawdźcie, jak Wam się będzie grało. My pędzimy do miasteczka, bo mamy jeszcze bardzo dużo zadań i odkąd odkryliśmy nową lokację, nową miejscówkę, to bardzo ciekawe zadania nam się pojawiły do odkrycia jeszcze większej ilości obiektów. No i na sam koniec polecam pobranie Star Stable z mojego linku, bo dostaniecie na tydzień darmowe konto premium, gdzie będziecie sobie mogli korzystać z różnych fajnych bonusów. A ja dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli to oglądałeś od początku do końca, to daj znać w komentarzu pisząc hasło duch, dzięki czemu będę wiedziała, że jesteś bardzo wiernym widzem i podobał Ci się ten film. Żegnam się z Wami ja, żegna się z Wami moja kochana łobuziara, która zasnęła mi tutaj pod szyją i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Zapraszam na halloweenowe granie w Star Stable u mnie na live, którego zorganizuję właśnie wtedy. No i hejka!